Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie. Są pytania. W diecezji bielsko-żywieckiej pomylili daty rekolekcji księdza Przemysława Sawy, a może on sam się pomylił. No bo kwietniowe dni to już czas po Wielkanocy, a przecież rekolekcje odprawia się w Wielkim Poście. Sprawdzałem w kalendarzu. Słuchajcie, to żadna pomyłka. I teraz bardzo poważnie. W tradycji chrześcijańskiej, starochrześcijańskiej, czas między Wigilią Paschalną a niedzielą po Wielkanocy, tak zwaną Białą Niedzielą, to był czas kateches mistagogicznych. To znaczy, biskupi czy prezbiterzy pouczali nowo ochrzczonych o tym, co się stało. Wprowadzali ich w tajemnicę przyjętego chrztu, bierzmowania, komunii świętej, pełnego uczestnictwa w Eucharystii. I przez kolejne właśnie dni było takie pogłębione nauczanie, by ci nowo ochrzczeni wzrastali w wierze. I tak pomyśleliśmy, bo to decyzja w większym gronie była podjęta, by spróbować i w tym roku zrobić takie rekolekcje mistagogiczne. A więc, by dotknąć tego, co odnowimy w sposób szczególny w czasie Wigilii Paschalnej. Jednocześnie nasze rekolekcje wielkanocne, bo tak możemy je określić, będą przygotowaniem do niedzieli Bożego Miłosierdzia. Jako misjonarz miłosierdzia bardzo zależy mi, by orędzie o Bożym Miłosierdziu docierało do wszystkich ludzi, byśmy coraz głębiej przeżywali tajemnicę Bożego Miłosierdzia. I w ten sposób połączymy odnowę przymierza chrzcielnego i całe wydarzenie Wigilii Paschalnej i Wielkanocy z miłosierdziem objawionym w Jezusie Chrystusie. Myślę, że wyjaśniłem. I myślę, tak bym chciał, żebyśmy byli wszyscy zachęceni do nawracania się w Wielkim Poście i pogłębienia wiary w okresie wielkanocnym. A niech wszystko spina Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, kochający nas. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, życzę wszelkiego dobra, życzę radości, wiary. No i idźmy z Ewangelią do innych, do których pośle nas Pan.